Przyjaciele, ja chcę dzisiaj powiedzieć na temat genezy sukcesu, na temat tego, że jak się ma sprawa sukcesu w naszym życiu. I chcę powiedzieć o tym, w jaki sposób my bardzo łatwo możemy zgubić sukces. Jak to można zrobić? To w ogóle chrześcijanie są fachowcami w gubieniu sukcesu. I zważywszy, że jesteśmy ultracharyzmatykami i wszystko wiemy, więc jesteśmy też fachowcami w tym, aby ten sukces gubić. Ja chcę przypomnieć, czym jest sukces w ogóle, że sukces to jest życie i działanie na najwyższym poziomie. Na najwyższym poziomie. W ogóle o sukcesie mówimy wtedy, kiedy mówimy o najwyższym poziomie. Wiecie, to jest bardzo ważne, że sukces to jest działanie na najwyższym poziomie możliwości jednostki. To, wiecie, że to nie ma sukces narodowy, sukces kościoła, to w ogóle zawsze o jednostkę chodzi. Zawsze, kiedy mówimy o sukcesie, to jest jednostka. To z jednostek się potem, to tak jak w kościele są ludzie sukcesu, to będzie kościół sukcesu. Będziemy teraz, jak mówiliśmy o pieniądzach, na przykład na spotkaniu pastorów, to ja mówię, wiecie, mówiłem tam do pastorów, że pierwszą rzeczą, najważniejszą, to jest to, żebyście mieli bogatych ludzi w kościele. Chce kościół mieć pieniądze, to musi on mieć ludzie pieniądze w kościele. Jak ludzie są puści, jak bęben turecki, tak? No to ty się dziwisz, że oni nie mają za co umrzeć. Tak? I dziwisz się, że 5 zł dostajesz, tak? W ogóle wiesz, to bogaty kościół, to bogaci ludzie, w ogóle, to prosta sprawa, nie? Więc sukces to jest działanie na najwyższym poziomie możliwości jednostki w kierunku spełnienia marzeń tej jednostki. To marzenia twoje wytyczają ci kierunek. Dlatego sukces to nie jest coś, co można porównać. Mój sukces, twój sukces. Tak? To jest działanie na najwyższym poziomie życia, tak? Jednostki ku realizacji marzeń, tak? Co ciekawe, przy jednoczesnym, prawda, przy jednoczesnej równowadze innych dziedzin życia, bo rozumiecie, czyli na przykład nie można powiedzieć, że sukcesem jest to, że sobie za pomocą substancji psychoaktywnej na przykład zmieniamy w ogóle poziom szczęścia. I wtedy mówimy, o, jesteśmy szczęśliwi, mam sukces. No nie masz sukcesu, po prostu kupiłeś sobie 2 gramy koksu, rozumiesz, że siedzisz, wąchasz, i ci się tutaj robi w głowie to czy tamto, i ty myślisz, że nie, to winy gdzieś nachtracisz. A więc sukces ma to do siebie, że to jest działanie na najwyższym poziomie życia jednostki, tak? Realizacja marzeń tej jednostki przy jednoczesnym balansie wszystkiego wokół, czyli ty nic nie tracisz, a realizujesz marzenia. To jest sukces, to jest nic nie tracę, a realizuję marzenia. Prawda? Nie płacę za te marzenia. Nie płacę za realizację marzeń, że teraz zapłacę. Nie, no nie płacę. To jest sukces. Na czym się opiera sukces? Co jest podstawą naszego sukcesu? To jest wymiana krzyżowa. Wymiana krzyżowa jest podstawą naszego sukcesu. Każdy chrześcijanin powinien mieć to wyryte w głowie złotymi literami, że wszelkie zło należne człowiekowi z uwagi na jego grzeszność spadło na Jezusa. Wszelkie zło. Aby wszelkie dobro należne Jezusowi z uwagi na jego sprawiedliwość przypadło ludziom. Wymiana krzyżowa. No to jest to. To jest wymiana. Nasz sukces się opiera na wymianie krzyżowej. Na wymianie krzyżowej. Nie na naszych zdolnościach, nie na naszych uwarunkowaniach naturalnych, tylko na wymianie krzyżowej. To znaczy, że ktoś może być na zupełnym dnie z uwagi na naturalne uwarunkowania, natomiast przychodzi do Jezusa i otrzymuje jakby odskocznię do sukcesu. Każdy człowiek, każdy chrześcijanin ma prawo do sukcesu, ma możliwość osiągnięcia sukcesu w życiu. Dlatego głosimy Ewangelię jako sukcesu. To jest Ewangelia sukcesu. Prosperity. Bo tylko takie coś istnieje. Każda inna Ewangelia, tak zwana, prawda? To jest herezja. Bo przeciwstawną sukcesu jest co, przyjaciele? Porażka. Więc albo jest Ewangelia sukcesu, albo Ewangelia porażki.
Są dwie kategorie głosicieli. Jedni głoszą Ewangelię sukcesu, drugi głoszą Ewangelię porażki. I ci, którzy głoszą Ewangelię porażki, mówią, że ci, którzy głoszą Ewangelię sukcesu, są zwiedzeni. To ty jesteś zwiedziony, Syroński. Ja bym ci życzę takiego zwiedzenia. Z całego serca. Jak jesz, to nie grusz. Ty żyj w ogóle jak ja. Mówię, niech ci Bóg błogosławi. Niech ci Bóg błogosławi tym zwiedzeniem moim. O, ja tak błogosławię ludzi z całego serca. Ci Bóg błogosławi moim zwiedzeniem i koniec. Jak sukces zaczyna być wdrażany w nasze życie? W jaki sposób? Za pomocą posłuszeństwa Bożym prawdom. Czyli to, że istnieje wymiana krzyżowa, to jest dopiero połowa tematu, bo to Bóg zrobił dla nas. Ale żebyśmy my mogli zaskoczyć w tym temacie, to my musimy zacząć być posłuszni temu zjawisku. Tak? Czyli ja się rodzę z Bożego Ducha i ja muszę zacząć być posłuszny. Stąd właśnie temat, o którym powiedział Michał, że Bóg nie kontroluje ziemi. Ludzie mówią, wszedłem do Jezusa, Bóg mnie prowadzi. Ja mówię, czy ty upadłeś na głowę, Bóg cię prowadzi, no czy ty jesteś normalny? Czy Bóg nikogo nie prowadzi? Ty w ogóle ty idziesz z Bogiem, a nie Bóg cię prowadzi. Co to jest Bóg cię prowadzi? Na czym cię prowadzi Bóg? Na czym? Na dyszku? Co ci robi? Mówi, w prawo ty idziesz, w lewo ty idziesz, w lewo. Ludzie myślą, że się narodzili z Bożego Ducha i wolna wola ich wysiadła. Ty. A to w ogóle nieprawda. Masz taką samą wolną wolę jak wtedy. Możesz ćpać, chlać, włóczyć się wszędzie, robić co chcesz. Możesz zapomnieć samobójstwo, nie ma problemu. Tak? Różnica jest jedynie taka, że i tak pójdziesz do nieba, i tak pójdziesz. To jest straszne dla religii, co? Ale przeżyjesz piekło na ziemi. I chrześcijanie są fachowcami w robieniu sobie piekła na ziemi. Piekła na ziemi. I nie dosyć, że sami mają piekło na ziemi, to jeszcze, tak, dzielą się tym piekłem z innymi ludźmi. Tak? Dlaczego? Bo ktoś, kto nie ma sukcesu w życiu, w praktyce, tak, niestety, ale nie jest w stanie poprowadzić ludzi w sukces. To jest bardzo proste. Ślepy ślepego prowadzi. Razem w dół wpadną. Nasza stara Biblia. Przeczytajmy Hebrajczyków 5:9. Czasem coś przeczytamy, żeby nie mówili, że nic nie czytam. Mówią, że nie czytam. Ja czytam. List do Hebrajczyków 5:9. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy są mu posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Dla kogo stał się, przepraszam? Dla wszystkich, którzy są posłuszni. Dla tych, którzy są nieposłuszni, Chrystus jest nieaktywny. Proste? Przeczytajmy jeszcze raz. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich. I tutaj niektórzy chrześcijanie chcieliby, żeby to się skończyło. Którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. I te greckie słowo sozo, zbawienia wiecznego, jakiego, czyli w każdej dziedzinie. Dla tych, którzy są jacy? Posłuszni. A nie dla tych, którzy mówią, Pan mnie prowadzi, Pan ze mną. Tak? Niech się dzieje wola Pańska. Ja mówię, co ty brycisz? Jaka wola Pańska? A bo się tak Jezus modli. Ja mówię raz. W ogrodach Getsemane. Raz przez 33,5 roku się tak pomodlił. To się nazywa modlitwa poddania. Raz. A wcześniej mówił takie coś. Nie robię nic. Tak? Jeśli nie widzę tego u Ojca. Czyli chodził w objawieniu i działał. Tak? Jest różnica. Się raz też możesz pomodlić na 33,5 roku. Taką różnicę. Niech będzie wola Twoja, bo ja nie wiem do końca, o co chodzi. Się może Ci zdarzyć raz na 33,5 roku. Tak? Licząc, że nie żył 120 lat, 4 razy w życiu. Od czego rozpoczyna się posłuszeństwo i jak przebiega? Ten sam list do Hebrajczyków, 2:1. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Musimy, i teraz przeczytam wam, jak to jest napisane, przyjaciele, w Biblii Warszawsko-Praskiej, bo popadałem to i zobaczyłem, że tam jest najbardziej zbliżony oryginałowi wykład. Musimy bardzo zdecydowanie trwać
przy tym cośmy usłyszeli, abyśmy nie zboczyli na bezdroża. A więc w jaki sposób my trwamy w posłuszeństwie? Co to znaczy bycie posłusznym? Od czego się zaczyna bycie posłusznym? No po pierwsze od decyzji. Musimy bardzo zdecydowanie trwać. A więc widzimy tutaj decyzję i wytrwałość. Żeby być posłusznym, to trzeba przede wszystkim zdecydować, że będę posłuszny, a następnie, tak, zacząć trwać w tej decyzji. Trwać w tej decyzji. Jakżeż tego nie lubi wielu ludzi. Jak to decydować mam? A kto ma decydować za ciebie? No Pan? No Pan nie decyduje za ciebie. Posłuszeństwo, tak, oznacza, że coś słyszymy i podejmujemy decyzję, tak, że jest to prawda, a następnie zaczynamy wdrażać tą prawdę bez względu na trudności. To nie ma w ogóle inaczej. To nie ma inaczej, to w ogóle idziemy i działamy. Czasami, żebyście zobaczyli, jak my na przykład z Agatą ćwiczymy, jak wyglądają nasze dialogi. Dialogi nasze wyglądają w ten sposób, że potem okupujemy je milczeniem. Rozumiecie? Bo to się fajnie z kimś ćwiczy, na przykład, jak się jest na przykład jego trenerem na odległość. A na przykład, jeżeli podjęliśmy decyzję, że ja będę trenerem żony mojej, na przykład. Ona podjęła decyzję, że ja będę trenerem. No to teraz jest taki numer, że to się żyje z tym trenerem potem na co dzień. I wiesz, jak cię na siłowni trener opieprzy, to potem trener idzie do siebie do domu, a ty wracasz do siebie. A jak jest w małżeństwie jedna osoba trenerem, a druga trenującym, to potem ten trener i trenujący wracają do domu i siedzą i się patrzą na siebie. A właśnie pół godziny temu nastąpiła wymiana informacji, prawda, między nimi. Trenersko jakieś personalne. Wymienili się pod tytułem, już więcej nie biegam, biegaj. Biegaj. Rozumiecie? Ale mam okres. To nie jest choroba. Ona naprawdę idzie na siłownię, ma okres, rozumiecie? I ona wjeżdża tam, rozumiecie? I działa tam. I tutaj wiecie, nie ma litości, nie ma jakichś rzeczy. Co to jest? To jest wytrwałość. Ona jakby okazuje wytrwałość. Posłuszeństwo i wytrwałość. Zdecydowała i zaczyna, jest wytrwała z tym, idzie do przodu. Słuchajcie, bez tego się nie obędzie. W liście do Rzymian jest napisane, że wiara bierze się ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. A więc tak naprawdę, jak wygląda nasze wejście w posłuszeństwo? Musimy uważnie słuchać. Kiedy my uważnie słuchamy, tak? I podejmujemy decyzję o tym, że będziemy wdrażać to w życie, po czym robimy pierwszy krok, zaczyna się rodzić wiara. Ta wiara zaczyna powstawać. Ja mówię, ja mam osiągnąć wiarę. Ja mówię, posłuchaj, zdecyduj i zrób pierwszy krok. I zaczyna się dopiero teraz wiara. Teraz dopiero wiara zaczyna się. Bo wiara jest ze słyszenia. A słyszenie przez słowo Chrystusowe. Rozumiesz? Chodzi o to, że to tak działa. To nie ma to, że chodzę w wierze. Nic nie chodzisz, nic nie wiesz. Usłysz. Zgódź się. Zdecyduj, że wchodzisz i zrób pierwszy krok. I teraz dopiero powstaje, ta wiara powstała. Rozumiecie? Tak to zaczyna działać. A więc sukces jest nam zagwarantowany przez Boga za pomocą tego, co zrobił Jezus. Ale osiągalny przez nas za pomocą decyzji o posłuszeństwie Bożym prawdom i wytrwałości w ich realizacji. Tak się wchodzi w sukces. Co z automatu powoduje, że wyraźnie rozpoznajemy Boże prawdy i rodzi się w nas wiara. Już jest prosto. Już jest prosto. Już jest prosto. A to jest gwoli wstępu. Pokażę wam teraz etapy. Pierwszy etap. Po pierwsze, nowe narodzenie. Żadna osoba nienarodzona z Bożego Ducha nie posiada Bożego prawa do sukcesu.
Rozumiecie? Żadna. Stąd informacja, że poza Chrystusem Bóg nienawidzi ludzkości. W ogóle musicie zrozumieć to zjawisko. Poza Chrystusem Bóg nienawidzi gatunku ludzkiego. Krótki i szybki dowód. Kiedy się nie narodzi ktoś z Bożego Ducha, gdzie spędzi wieczność? W piekle, jakkolwiek pojęty. W Hadesie, jak to lubi. W krainie śmierci. Moje pytanie jest, jak do tej informacji jesteśmy w stanie dopasować teologię o globalnej miłości Boga? No to ten kochający nas wszystkich Bóg, tak? Taką rzecz nam robi? No nie. Poza Chrystusem, Bóg nienawidzi ludzkości. Ludzkość poza Chrystusem skazana jest na rozwałkowanie. Jeżeli to kogoś razi, tak? To znaczy, że religia i humanizm dominują jego umysł. W Chrystusie Bóg świat ze sobą pojednał. W czym? Czy też w kim? W Chrystusie. W Chrystusie. Tak Bóg umiłował świat. Czyli jak Bóg umiłował świat? Jaka forma umiłowania? Że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I parafraza moja. Aby też każdy, kto w Niego nie wierzy, został rozjechany. Bóg nienawidzi ludzkości poza Chrystusem. Bo ludzkość poza Chrystusem dla Boga jest nieprzyjmowalna, niestrawialna. Rozumiecie, co to w ogóle jest za historia? To nie to, że on jest zły, bo on jest dobry. To samo dotyczy sukcesu. Poza Chrystusem nie ma legalnego sukcesu. Jest nielegalny sukces. Tak? Ja byłem przestępcą przez wiele lat. Nielegalnie zdobywałem pieniądze. Ale wiecie, wszyscy moi znajomi, z którymi siedziałem w więzieniu, z którymi się kolegowałem, przestępcy, w życiu nie powiedzieli, że idą coś ukraść. Wiecie, jak się mówiło? Idę do roboty. Wszyscy chodzimy do roboty. Taka pracująca grupa ludzi. Rozumiecie? Normalnie tak się w celi rozmawiało. Jest to, pojechaliśmy we czterech mój do pracy. Weszliśmy do mieszkania. Po prostu otworzyła nam baba, dostała w łeb. Pracowaliśmy ją żelazkiem. Powiedziała, gdzie są pieniądze. Do pracy poszli. Do pracy poszli. Pracowali kobiety żelazkiem. Do pracy poszli. Taka praca. Jaki to jest zawód? Jak to w ogóle, jak to nazwać? Jak ty masz zawód? Sorry. Żaden przestępca nie powie, że jest przestępcą. Rozumiesz? On nie szedł krasią, szedł do roboty. Człowieku, to jest dopiero zakłamanie pierwszej wizji, rozumiesz? Nowe narodzenie. Początek sukcesu. Druga rzecz z tego pierwszego elementu. Szukanie Boga. Żeby osiągnąć sukces, musisz szukać Boga. Bez szukania Boga, tak? Nie ma żadnych szans. To nie jest szukanie po to, żeby się nowo narodził, bo już się narodziłeś z Bożego Ducha. Tak? Ale szukanie Boga, żeby poznawać Boga. Trzecia rzecz w tym pierwszym bloku to jest decyzja o otwartości. Żeby osiągnąć sukces, musisz podjąć decyzję o otwartości, absolutnej otwartości. Nie możesz być nawet na centymetr zamknięty na Boga, na Jego działania i na Jego propozycje. Czwartym elementem tego pierwszego etapu jest odnalezienie Bożego Ojcostwa. Jeżeli ktoś nie rozpoznał w Bogu prawdziwego tatusia, tak? Nie ma szans na realny sukces. Absolutnie. Tylko rozpoznanie Bożego Ojcostwa, tak? Jest w stanie doprowadzić się do sukcesu. Póki jeszcze nie poznałeś Boga jako Ojca, tak? To na pewno masz kłopoty. Jeżeli nie poznałeś Boga jako Ojca, to tutaj siedzisz i masz kłopoty. Piąty element to jest zwalczenie lęku przed Bogiem. Podkreślam słowo zwalczenie, bo to kosztuje. Tu trzeba przewalczyć pewne sprawy. Lęk przed Bogiem. Ja się w ogóle nie boję Boga. Rozumiecie? W ogóle nie mam lęku przed Bogiem. Żadnego. Nie boję się, że Bóg mnie odrzuci, bo Bóg mnie nie odrzuci. Jak zauważyliście, w internecie zacząłem podawać fundamentalne doktryny apostolskie. Między innymi to jest doktryna
o nieutracalności zbawienia. Koniec. Ja się Boga nie boję. Że ktoś ma inaczej, to się boi. A jak się boi, nie będzie sukcesu. Będzie połowiczny, częściowy. Ale sukces to jest, jak powiedziałem, działanie na najwyższym poziomie, a nie na średnim poziomie. Rozumiecie? Nie na średnim poziomie. Szósta rzecz to jest zrozumienie i przyjęcie faktu wiecznego zjednoczenia z Bogiem. Ja i Jezus jedno jesteśmy. Ja i Jezus jesteśmy jedno. Nie różnimy się niczym. Dopóki nie ma zrozumienia zjawiska, że jesteśmy jedno z Bogiem, że się niczym nie różnimy, tak? To sukces nie będzie osiągany dla nas. Siódma rzecz. Typowe przyjęcie objawienia o nieutracalności zbawienia, ściśle związana z brakiem lęku przed Bogiem. Studiujcie ten temat. Nieutracalność zbawienia będzie dla ciebie potężną odskocznią. Czym cię diabeł może straszyć? Że stracisz zbawienie. Będziesz tak dalej szybko odejdziesz. Nie. Nie da rady. Nie ma grzechu, z którym stanie się usilny. Nie ma odejścia. To działanie w jedną stronę. W jedną stronę. Rozumiecie? Jak ze skórą naszą. Wiecie, jaką mamy fajną skórę? Bóg nam skórę stworzył. Czajcie skórę? Ostatnio zacząłem rozważać skórę. Jest mocna sprawa. Jestem nią cały pokryty. Jest mi gorąco, to uwalnia pot. Ale mogę siedzieć przez cały czas pod wodą i woda nie wejdzie do środka. Ale Bóg. Skóra jest zbudowana tak, że wychodzi z niej woda, ale nie wchodzi do środka. Tak jest z Nowym Narodzeniem. Weszło do środka, już nie może wyjść. Ja mam wolną wolę, zaznaczam. Co do mojej skóry. Mogę robić różne rzeczy ze swoją skórą, tak? Ale nie mogę spowodować, że nasiąknie wodę. Zauważyliście? Mam ograniczoną wolę. Mam wolną wolę, a nie mogę spowodować, że krew w odwrotną stronę zacznie mi krążyć. Zrób to przez wiarę. Przekonasz człowieku wiarę. Zrób. Jeszcze nie spotkałem takiego człowieka wiary, żeby przez wiarę spowodować, żeby krew w drugą stronę zaczęła krążyć. Rozważ i zgłębi temat nieutracalności zbawienia, bo inaczej nie sięgniesz po sukces. Musisz czuć się bezpieczny. Następnie przyjęcie objawienia o absolutnym panowaniu nad szatanem. Absolutnym! Nie w 99%. Szatan to nikt. Zero kompletne. Naucz się z niego szydzić. Obejrzyj w ogóle Tora Rangerowa. Weź szyć z niego, szyć. No szyć z niego, w ogóle wie. Zacznij szycić, naucz się tego. Naucz się diabła traktować w ogóle jak pośmiewisko. Rozumiesz? Ej, dziaku, przyjmij taką postawę w ogóle, wiesz. A nie, panie radny, nie. Postawa chrześcijanina to jest taka, idzie przez życie, żaden atakuje, weź, weź, przestań. Rozumiesz, to jest to. Szyderstwo, pan z nich szydzi. Następnie eliminacja lęku przed zgrzeszeniem. Nie bój się zgrzeszyć. Czego tak się boisz zgrzeszyć? Człowiek, który się boi zgrzeszyć, nie ściągnie, nie sięgnie po sukces. Zaraz wam to wyjaśnię. Będziemy szli dalej. Zrozum, że grzech nad tobą nie panuje. Grzech nie panuje nad tobą. Z grzechem się nie walczy. Grzechu się nie unika. Grzech nie panuje. To jest wielka różnica. Nas nauczono, że będziemy walczyć z grzechem. Uciekać przed grzechem. O, grzech! Grzech! Grzech nie panuje. Jeżeli grzech nad tobą panuje, rozumiesz, to oznacza, że dałeś na to mu pozwolenie, w ogóle zgadzasz się i lubisz grzeszyć. Chcesz.
to mówię, dlaczego ja krzeszę, pastorze? Ja mówię, bo lubisz, no kurczę. W ogóle krzeszy się, bo się lubi. To jest proza życia. Jak on mówi, ja nie mogę przestać grzeć. Mówię, zapraszam do uwolnienia. Uwolnię cię od demonów. I mówię, po uwolnieniu od demonów, proszę mi nie mówić, że ty musisz grzeszyć. Bo jedyną substancją duchową, która przymusza człowieka do grzechu, to jest demon. A reszta jest związana z naszą osobistą decyzyjnością. Grzeszysz, bo lubisz. I koniec. Ale grzech nie panuje nad tobą. Nie panuje. Nie mów, że grzech panuje, bo to jest nieprawda. O, znowu upadłem. Przestań. Nie bój się grzeszyć. Bo lęk przed grzechem spowoduje, że będziesz grzeszył. Rozumiesz, co tutaj chodzi? Bo to, co jest w tobie, ściągnie do twojego życia, rozumiesz, siłę adekwatną do tego rodzaju. Boisz się grzeszyć, to będziesz grzeszył. No. Jak się boisz, to będziesz grzeszył. Dziesiąta rzecz. Przyjęcie objawienia i realizacja życia z łaski, czyli antyuczynkowość. Nie istnieje dla ciebie żadne prawo. 10 przykazań, 100 przepisów rabinistycznych. Jesteś poza prawem, jesteś bezprawny. Nie obowiązuje cię 10 przykazań, nie obowiązują cię prawa. Nie obowiązuje cię zasłużenie na cokolwiek przed Bogiem. Życie z łaski. To definiuje ludzi sukcesu. Życie z łaski. Niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. Tak? I świadomość tego, że Boża zdolność jest w tobie. Rozumiem, mam Boże zdolności. Halleluja, mam Boże zdolności. Wczoraj rysowałem z Sarą. I tak rysowałem. Pierwszy raz tak sobie rysowałem, siedziałem w kuchni, no i rysuję w ogóle, tak się czułem w ogóle, jakby był normalnie z starym rysownikiem. Jakby na ten sens. No rysowałem w ogóle komiks, tutaj w ogóle gościa, jakieś chmurki, jakiegoś kota na głowie, wyobraziłem sobie, że ma. Wiesz, myśli tego kota, chmurki to kota, co kot myśli, co człowiek myśli. Mówię, ale jestem dobry w tym w ogóle. Rozumiesz, mnie kocham to w ogóle, kocham. Mógłbym rysować. W ogóle żyć bym mógł z tego. Bym robił coś innego, bym był lutym. Lutym. Bo Boża zdolność jest we mnie. I 11, ostatni element tego pierwszego bloku, to jest oparcie się na Chrystusie. Przeczytam to, bo to ważne. Księga Hioba. To jest banalna rzecz, przed chwilą przeczytałem, ale posłuchaj. Księga Hioba, 8 rozdział. Od wersetu 13 do 14. Taki jest los wszystkich, którzy zapomnieli o Bogu. I tak ginie nadzieja niegodziwego. Jego ufność to babilato, jego wiara to pajęczyna. Oparcie się na Chrystusie polega na tym, że będąc pewnym zjednoczenia z Bogiem, tak? Ja w ogóle w swoim życiu nie opieram się na naturalności swojej. Moja naturalność jest wtórna. 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 Ja mam takie coś, to ciekawie w życiu, że ja się za cokolwiek nie zabiorę, ja uważam, że to zrobię. Ale za cokolwiek, naprawdę, to jest, polega to na tym, że cokolwiek zrobię, nie wiem. Zajrzę pod maskę samochodu, spojrzę tam, no nie? Naturalna reakcja jest taka, że ja w ogóle nie o co tam chodzi. Tak? Ale ja sobie wyrobiłem taką mentalność, że ja w ogóle we wszystkim się umiem poruszyć. Ktoś mnie zapyta, dasz sobie Artur radę? Tam oczywiście jak najbardziej, człowieku. Poradzisz sobie pewnie. Nigdy moja żona, moje dzieci, nigdy nie usłyszeli ode mnie, że ja sobie gdzieś nie poradzę. Rozumiecie? Bo Boża zdolność jest oparcie na Chrystusie. I teraz drugi etap. 5 takich elementów ważnych. To jest ustawiczne zgłębianie Bożych praw. Ustawiczne, nie częściowe. Czyli ty nie możesz zostać na jakimś etapie poznania. Jeśli coś poznałeś, ok? To uznaj, że jest więcej w tym temacie. Jest więcej. Jest głębiej. To nie oznacza, że masz tylko drążyć ten temat, ale uznaj, że to jest jakaś część tego, co wiesz. Po drugie,
rozwój osobistej wiary. Kiedy chodzi o nasz sukces, my musimy zrozumieć, że to się przede wszystkim dotyczy naszej osobistej wiary. Jeżeli ja się nie rozwijam osobiście w wierze, tak, to ja nie mam większych szans na sięgnięcie po większe jakieś wymiary sukcesu. Osobista wiara, osobista wiara. Czyli ja wierzę o swoje zdrowie, tak? Ja wierzę o podstawowe rzeczy, ja o to wierzę. Nie potrzebuję do tego nikogo, nie potrzebuję kumpla do wiary. Ja o to wierzę. Po trzecie, rozwój życia modlitewnego. Potężny i głęboki rozwój życia modlitewnego, zarówno indywidualnego, jak i społecznego. Zobaczcie, my tutaj uwielbiamy Boga. Ludzie mówią, wy, co wy tutaj robicie? Ja mówię, no tylko tyle możemy, niestety mamy za małą salę. Zobaczcie, jak będziemy mieli większą salę, co będziemy robić. Tu będzie taki zespół, będziemy mieli trąby, tu będzie wszystko. Człowieku, tu będą tancerze po ścianach latać. Rozumiesz? Przecież wiecie, że my dążymy do tego, żeby uwielbienie trwało 24 godziny na dobę, 366 dni w roku, jeżeli chodzi o rok przez ten. Chcemy tego, my to osiągniemy. Tak będzie, będą zmiany tylko, będą ludzie wchodzili jedni, drudzy, następni, rozumiecie, o co chodzi? To będzie tak szło, tak będzie szło takie namaszczenie, że to będą człowieku, zwierzęta innymi językami mówią. Po prostu człowieku, tak na Wigilię będzie, ktoś przyjdzie z zewnątrz, będzie mnie usiądzie, pierwszy mówi. Do tego będziemy szli. Ważna rzecz to jest decyzja o życiu w Kościele, o życiu, życiu, życiu w Kościele. Kościół to jest, to musi stanowić życie chrześcijanina. Kościół to jest życie, nie dodatek do życia. A więc sukces, on jest ściśle związany z życiem w Kościele. I piąta rzecz, sukces jest związany z decyzją o kochaniu ludzi i systematycznym praktykowaniu tej miłości krok po kroku. My kochamy ludzi. Fajnie badać się powiedziała, że religia, jak ona przyjęła uwolnienie, uwolniła się od religii, tak? To ona powie, że będę bardziej kochać. Bo piękniejsi jesteś. Sobie. Trzeci etap, trzecia taka przestrzeń, to jest prawidłowe ustawienie priorytetów życiowych. Żeby osiągnąć sukces, musimy prawidłowo ułożyć życiowe priorytety. Priorytety nie mogą nam się mieszać. Ty musisz mieć prawidłowo poukładane priorytety. Ja nie będę ci mówił, jak priorytety mają wyglądać, bo to nie o to chodzi. Ty musisz ułożyć priorytety. Ja powiem wam, w 2001 roku się narodziłem z Bożego Ducha. Jedną z pierwszych rzeczy, które były w moim życiu, to wziąłem kartkę papieru i napisałem nowy system wartości. I potem go przysłałem Agacie do domu, w liście z więzienia, bo o, to jest teraz taka moja wartość. Ja musiałem to napisać, zobaczyć to, tak, dla siebie, a potem przesłałem. Czwarty etap, przyjaciele, to jest decyzja i praktykowanie pracy nad własną duszą. Jeżeli nie chcemy pracować nad własną psychiką, tak, to sukces nie będzie naszym udziałem. Po prostu. Nie damy rady. Dlatego praca nad własną duszą. Wychodzenie z deficytów, tak, rozwalanie warowni, tak, to jest to. Piąty etap. To jest decyzja i praktykowanie wyjścia i poniżenia religii i humanizmu. Musisz się nauczyć. Przede wszystkim opuścić każdy system religijny. Przede wszystkim wyrzucić go z siebie, a następnie opuścić go fizycznie w ogóle. Bo to niektórzy mówią, ja jestem w kościele katolickim, ale ja nie wierzę w te różne rzeczy. Ja mówię, to po co tam jesteś? Mówię, wyjaśnij mi bardzo prostą rzecz. Jak to się dzieje, że przychodzi niedziela, i idziesz na 11 do kościoła i ty w ogóle nie wierzysz, że Maria jest czwartą osobą Trójcy Świętej i że jak Jezus nie odbiera, to się dzwoni do Marii i ty, proszę ciebie, idziesz, proszę ciebie, tam i ty się żegnasz, wykonujesz te wszystkie ruchy, padnij i powstań, proszę ciebie, patrzysz, proszę ciebie, jak kilka żałosnych osób z tyłu wali, proszę ciebie, jeszcze dzieci tu zaangażowali, walą w te dzwonki, proszę ciebie, facet w sukience chodzi, proszę ciebie, macha, proszę ciebie, kaci. Rozumiesz? I ty teraz mi powiesz do mnie, te 45 minut, te zagadnienie całe, to jest w ogóle socjologiczne zagadnienie, zauważyliście? Msza Święta, to jest socjologiczna w ogóle człowieku, ja nie wiem. No to weź idź kiedyś, no nie, i teraz tak na zdrowo, z Duchem Świętym, poświęć się, popatrz na to zjawisko.
że to jest w ogóle, to jest odwrót, szanowny. A wszystko to się nazywa jakoś, tak? Wszystko to ma jakąś nazwę, wszystko. I teraz ty mi mówisz, że ty nie masz tego tu, to wyszło z ciebie, a tam siedzisz, to co ty tam robisz? To jest masochizm psychiczny. To jest. Tak? Albo ty w ogóle idziesz i siedzisz w jakimś religijnym, protestanckim kościele. Tak? Po co ty to robisz? Gdzie ty już wiesz, że nie mówią prawdy tam, ale ty siedzisz i słuchasz. No nie zgadzam się, Religię wywalasz z siebie i wychodzisz z religii. Absolutnie. Opuszczasz lokal. I wtedy zaczyna się ruch ku sukcesowi. Wtedy. I teraz tak, przyjaciele. Ostatnia rzecz, ostatni etap. W zasadzie, no może przedostatni. Podstawowe zmiany w myśleniu i podstawowe działania. I to są bardzo szczegółowe rzeczy. I chciałbym, żebyście je, bo nie, niektórzy z was mogą je po raz pierwszy słyszeć. Bo tam to jest przygotowanie. Tak jak jest płyta, o której powiem troszkę dłużej, pierwsze dwa nauczania, które tam Michał robi, były przygotowaniem pod resztę. Aby osiągnąć sukces, po pierwsze, musisz skończyć z myśleniem na krótką metę. Myślenie na krótką metę jest pierwszym wrogiem, technicznym wrogiem sukcesu. Co to jest myślenie na krótką metę? Ja, tu i teraz. Myślenie wegetatywne. Nie osiągniesz sukcesu, jeżeli chcesz przetrwać. Myśli o przetrwaniu są zwiedzeniem. Panie, pobłogosław mi. Słuchaj. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Co to jest? Wiecie, co to w ogóle jest? Herezja. Ludzie mówią, modlitwa pańska. Do kogo Jezus w ogóle to mówi? Do martwych duchowo, tak? 12 pretendentów na apostołów. Kiedy to miało miejsce wszystko? Kiedy? Kiedy? Kiedy jeszcze nie umarł na krzyżu, tak? Kiedy wstał, kiedy jeszcze nie wstał z martwych. Czy wiedzieliście kiedyś, żeby Paweł, święty Paweł, odmawiał Ojcze nasz? Święty Paweł. A tam święty Piotr, ten był religijny przez długi czas jeszcze. Odmówił kiedyś? Nigdy. Nigdy! Co to jest chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj? Co to w ogóle jest za historia, człowieku? I nie chodź nas na pokuszenie. Co to jest? To nie jest nowe przymierze. Powiedzcie, jakie jest nowe przymierze? Uwielbiam Cię, Boże, że mam tyle chleba, że mogę nakarmić miliony ludzi. Uwielbiam Cię, Boże, że mam taką wiarę, że mogę go rozmnożyć i nakarmić kolejne miliony ludzi. To jest nowe przymierze. Tak? To jest nowe przymierze. Skończ z myśleniem na krótką metę. Skończ z modlitwami na krótką metę. Skończ z tym. Nie myślimy w systemie krótkiej piłki. Gramy długą piłką. Ludzie sukcesu grają długą piłką. Długa piłeczka. Bo jesteśmy jacy? Wieczni. Zbawienie wieczne nas interesuje. Działanie wieczne nas interesuje. To nas interesuje. Jak ja bym się zajmował, przyjaciele, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Tą dzieciną życia, on sobie wyciął to, tak? Ja nie robię tego, co robię. Pograniczyłbym się, rozumiesz? Wszedłbym w krajdobek bezpieczeństwa, tak? I sobie żył. Po drugie, porzuć niezdrowy tryb życia. Psychofizycznego. Porzuć niezdrowy tryb życia. Rozumiesz to? Żeby osiągnąć sukces, ty nie możesz niehigienicznie żyć. Ludziom się wydaje, że to nie jest żaden problem. Jem co chcę, rozumiesz? Żyję jak chcę, umyję się, to się umyję, tak?
Zapalę papierosa, nic mi nie będzie, tak? Sorry. Żeby osiągnąć sukces, musisz zadbać o swoją psychofizyczną. Rozumiesz? Bo się wykończysz. Nie dasz rady utrzymać biegu. Nie dasz rady utrzymać biegu. Nie dasz rady chodzić w mocy Świętego Ducha, tak? Nie dbając o życie psychofizyczne. Jedząc byle jak, żyjąc byle jak, myśląc byle jak, nie dasz rady. Po prostu ciało ci nie wytrzyma. Duch ochoczy, ale ciało mdłe. Słyszeliście taką zasadę? Duch ochoczy, ale ciało mdłe. No i co? I kiszka. I Wesley umiera i mówi, Pan mi dał konia i mówi o swoim ciele, ale go zajechałem. Okej? Okay? Zarżnął się. Jak się mówi dzisiaj chrześcijanom, nigdy nie będę chorował, to się patrzą na ciebie, że o oczy jak żaba otwierają. Jak to nigdy? Ja mówię, no nigdy. Ale w ogóle, no ale w ogóle. Będę żył 120 lat, będę cały życie silny. Rozumiesz? Będę żył jak przecinak do przodu i głosił królestwo w mocy. Nic mi nie będzie. Nie będzie mi strzykać w plecach. Nie będę chodził załamany jak dach sołtysa. Nie będę tak żył. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem człowiekiem sukcesu. I zamierzam na tej ziemi, tak? Wykonać Boże dzieło. Dlatego będę żył zdrowym trybem życia. Po trzecie, zerwij relacje z toksycznymi ludźmi, ze wszystkimi. Wszystkie toksyczne relacje muszą być zerwane w Twoim życiu. Chcesz sukcesu? Zerwij relacje toksyczne. Każda toksyczna relacja stoi na drodze, tak? Osiągnięcia sukcesu w Twoim życiu. To Cię trzyma, człowieku, jak pęta. Zerwij się z tego. Zerwij się. I nie mów mi, że jakoś to załatwisz. Nie ma jakoś. Nie ma jakoś. Trzeba zerwać pętla. Rozerwać bezprawne jarzmo nałożone na Twoje życie. Jesteś związany, a ktoś trzyma na końcu sznur. Rozumiesz? Zerwij. Zerwij. Może to są bliskie relacje rodzinne. Ja nie wiem, co to jest. Wiem jedną rzecz. Jakie to by nie były pęta, to są pęta. Mogą być złote pęta. Rozumiesz? Siedziałem w różnych więzieniach. Niektóre były obskurne, niektóre były ekskluzywne wręcz. Powiem Ci, że nie ma żadnego znaczenia. Wszędzie krata jest tak samo mocna. I wszędzie w drzwiach nie ma klamki od środka. Możesz mieć złote, po prostu złote rzeczy w środku. Tak? Ale cela jest celą. A? Niewola jest niewolą. Co za różnica? Czy do Twojej celi ktoś Ci wstawi fortepian, proszę Ciebie, za 40 tysięcy, tak? Co to Ty na niej zagrasz? Anielski orszak i w fundusze przyjdzie. Tylko Ty na tyle Cię będzie stać, bo na fortepianie za niej jak nie pieniądze, niczego innego nie zagrasz. W warunkach niewoli, tylko będziesz grał muzykę niewoli. Czytałeś psalmy, jak Izraelici siedzą i ktoś tam pisze, rozumiesz? Chcieli w Babilonie, żebyśmy śpiewali pieśni. Jakże mamy śpiewać pieśni, jak jesteśmy w niewoli? Zerwij toksyczne związki! Wszystkie! Nie bój się samotności! Nie bój się odrzucenia! Bóg jest z Tobą! Choćby matka i ojciec Cię opuścili, Pan Cię nie opuści! Po czwarte, przestań wyznaczać sobie cele o charakterystyce wegetatywnej. Czyli Ty nie patrzysz na żadną dziedzinę życia pod tytułem, żeby przewegetować. Każda dziedzina życia musisz na nią patrzeć jako temat rozwojowy. Jeżeli coś nie jest rozwojowe, tak? Boże. Nie patrz, żeby mieć troszeczkę. Człowiek sukcesu zawsze patrzy na coś, że rozwinie to na maksa. Albo nie bierze się w ogóle za rzecz. Jak mam troszeczkę, to ja się nie biorę, ja dotykam tematu. Jak widzę, że ja tylko przewegetuję w tym sobie. Pójdę do pracy, zarobię, proszę Ciebie, tyle i tyle, to mi starczy, wezmę sobie kartkę papieru, starczy mi na opłacenie czynszu, starczy mi na kupienie jedzenia, starczy mi na to, starczy mi na to. O Panie, uwielbiam Ci za tą pracę, że to diabeł Ci dał tą pracę. To diabeł Ci pobłogosławił tą pracą. Kto Ci dał tą pracę?
chcę byś przerwał od pierwszego do pierwszego. Co to jest? Panie, dziękuję Ci za cudowną pracę, że mogę przetrwać od pierwszego do pierwszego. Halleluja! Jakoś cicho ta halleluja leci. Jakieś to szybko podszyte lękami, że nie starczy, że nie będzie, że się skończy. O, Panie, dziękuję Ci, że w tym miesiącu znowu mnie nie wyrzucili. Panie, błogosławię mojego kierownika, żeby mnie nie wyrzucił jeszcze w przyszłym. Panie! Weź spójrz, tak jak Michał powiedział, idź do domu, spójrz w lustro i powiedz, Panie, czy Ty byś tak powiedział o moim kierowniku? Jak Ty byś, Jezu, pracował w tej pracy? Powiedz mi, Jezu. Ja już sobie wyobrażam Jezusa w tej pracy. Jezus by poszedł, powiedział kierownikowi prawdę i tyle. Ty. Jezus by poszedł, kierownik coś spieprzył, przychodzi Jezus, który tam pracuje na stanowisku, powiedziałby Ty, spieprzyłeś tą robotę. Ale to jestem kierownikiem, ja tu jestem Mesjaszem, spieprzyłeś tą robotę. Ogarnij kufetę. Rozumiesz? Ja nie wiem, czy by pracował długo w tej pracy Jezus. Musisz skończyć myśleniem wegetatywnym. Nie podchodzi do tematu, mówię. Nie wyznaczaj sobie celów wegetatywnych, żeby przetrwać. To nie jest Twoja powinność. To nie jest Twoje życie. Sukces to rozwój. Wegetacja jest na przetrwanie, na chwilę. Bo rozumiesz? Kiedy wychodzimy z grajdołka życiowego, wchodzimy w jakieś miejsce wegetacji, bo wtedy żyliśmy w depresji, w systemie depresyjnym, to weszliśmy w wegetację. Wegetujemy sobie na chwilkę i co robimy? Natychmiast patrzymy dalej! Szybciutko! Następnie stroń od wymówek, narzekań, rozpamiętywania porażek i zrzucanie odpowiedzialności za Twoje życie na innych ludzi. Nie ma wymówek dla nas. Nie ma dla nas, jesteśmy ludźmi z Bożego Ducha na ludzi. Jakie wymówki, jakie zrzucanie, bo to on jest winny, bo to ona jest winna, bo to jest winny mój pastor, bo on mi takie rzeczy naopowiada, my to po co siedzisz. Tak jak byłem kiedyś, na przykład byliśmy w kościele środkowym, zacząłem słuchać, że mi tam opowiadają pierdoły niestworzone, to zawijaliśmy pinki i się wyprowadziliśmy tam. Tak? Poszliśmy do pastora, znaleźliśmy mu kwiaty, proszę Ciebie, książkę Watchmana, nie? Cześć. Poszliśmy dalej. Wiesz, dlaczego poszliśmy? Mieliśmy nogi i głowy. Głowy od tego, żeby pomyśleć, nogi od tego, żeby wyjść. Proste? No proste. Jakbyśmy tam siedzieli, to byśmy nie założyli naszego pierwszego kościoła. To byśmy nie rozpoczęli służby. Byśmy siedzieli. Nie mogliśmy zrzucać odpowiedzialności na kogoś. Ja tak mam w życiu, mam taką żonę. A to ja? A to ja? Przepraszam, ja Ci wybrałem tą żonę? Ja Ci wybrałem tego męża? Ja Ci wybrałem takie życie? Ale tak muszę żyć. No nie musisz. Panie wam numer, w ogóle nie musicie żyć, jak wam każe diabeł. Wczoraj oglądaliśmy sobie film pod tytułem 3. Bardzo ładny film. Co jakiś czas go oglądam? Ja potrzebuję tego filmu. I stoi Leonidas naprzeciwko tego stoi naprzeciwko niego. I ten człowiek, no to trzeba mieć tylko, żeby takie listy wybrać. Rower, Ścisiek, Serkses, jeszcze lepiej. Stoi sobie, syn Dariusza. Tamten był lepiej, Darek miał na imię przynajmniej. Ten Serkses sobie stoi i mówi do niego tak. Jestem panem setek tysięcy niewolników. Rozumiesz? Ale oni nas mówi, a ja jestem królem wolnych ludzi. Mocne, nie? Ale rozumiesz, tamten stoi w ogóle się pyszni, wiesz. Jestem w ogóle panem setek tysięcy niewolników. A ja jestem królem wolnych ludzi. Moi ludzie są wolni. Wolni! Wolni. Nie zrzucaj na nikogo odpowiedzialności za Twoje życie. Jesteś wolnym człowiekiem.
Nie mów, mam tylko takie wykształcenie, bo tak mnie zrobili, bo to, bo tamto. Ty jesteś panem swojego życia. Jesteś królem w imieniu Jezusa. Masz to, co chcesz. Po szóste, skończ z szablonowym myśleniem. Tu trzeba skoczyć walkę. Nie wolno nam myśleć w szablonach. Odtąd dotąd. Życie jest szersze, większe, potężniejsze. I ja dzisiaj patrzę na każdą rzecz i mówię, okej, Boże, to musi być głębsze. To musi być głębsze, bo ten szablon to jest niemożliwe, żeby tylko to było. Czy ty nie jesteś Bogiem szablonu, ty jesteś Bogiem życia. To się w ogóle jakoś przeżywa tą sytuację. Okej? Okay? Jakoś się przeżywa. Spotykam jakiegoś człowieka, na przykład ja mówię, ja muszę mieć coś z tym człowiekiem wspólnego. Albo w ogóle go nie będzie w moim życiu, jeżeli on będzie w moim życiu, to coś musi między mną a tym człowiekiem być. Coś musi być głębiej. To jest niemożliwe, żebym ja się relacjonował z człowiekiem na zasadach halleluja, halleluja. Co u ciebie? Halleluja. O, halleluja. Musi być głębiej. Wyjdź z szablonowego myślenia. Nie wolno ci myśleć szablonowo. Skończ tym. Następnie, przestań czekać na złoty strzał z nieba. Człowieku, choroba chrześcijaństwa. Czeka wasz Pan. A ja jestem systematyczny. Ty czekasz na złoty strzał z nieba. A ja jestem systematyczny. Ty dalej czekasz. A ja jestem systematyczny. Siedziałem z takim gościem, co handlował helikopterami, człowiek. Z armią rosyjską. Jako jeden z pierwszych w Polsce miał przestępczy zorganizowaną. Co w ogóle ciekawe, poznałem się z nim bliżej. Okazało się, że facet pochodzi z mojego terenu. Koło mnie, koło Nasielska jest miejscowość Chrycynno, tak się nazywa. Okazuje się, że w tej miejscowości, w Chrycynnie owym, stoi pałac. A? I ten pałac należał do jego rodziny wcześniej. Ten człowiek pochodził ze szlacheckiej rodziny. Bardzo bogaty człowiek. Wybrał bycie przestępcą. Nieważne. Ważne jest to, co mi mówił o swojej babce szlachciance, która rządziła naszym terenem w zamierzchłych czasach. Co ciekawe imię miał, ciekawe Siemiomysł. Jeszcze raz przed takie imię. Facet w ogóle był mega ciekawy i cała jego rodzina była mega ciekawa. Jako jedyny w Warszawie na ówczas miał BMW serii 7 z przezroczystą klapą na silnik. Miał w ogóle niesamowitą rzecz. Miał cały silnik w ogóle, miał nówkę samochód, jeszcze tylko tak podracał, żeby było ten silnik widać przez szkło. Miał hardowany. Ale wyczesany gość. Ale jego babka, szlachcianka, uczyła go tak, jak był mały. I on to pamiętał, on mi to powtarzał. Mówi tak, moja babcia mówiła do mnie tak, Siemek, ty pamiętaj o jednej rzeczy. Przez twoje życie, co jakiś czas będzie przyjeżdżała złota kareta. Kareta pełna złota. Ale żebyś ty się dowiedział, która to jest, to do każdej z karet, która przejeżdża, musisz na chwilę skoczyć. Siemek, ty bądź systematyczny. Ludzie ze świata. Zaznaczam. Nie czekaj na strzał z nieba. Nie, bo czasem strzela. Jak se strzeli, to na pewno cię to nie umili. Gwarantuję cię. Rozumiesz? Bo jak Bóg wali cudami, to jak z ruskiej kapiuszy. To nie trzeba w ogóle się martwić, że to przekażesz. Jak to przyrżnie, rozumiesz o co chodzi, to ty nie wiesz w ogóle co i jak. Tak? I rzeczy się dzieją. Ale nie czekamy na złote strzały z nieba. Ludzie sukcesu to ludzie systematyki. Rozumiecie? Systematyki. Krok za krokiem, krok za krokiem. Wiara. Tak się osiąga sukces. A co jakiś czas ruska Katiusza z nieba. Okej. Okay. Ja się cieszę. Ale nie liczę na to. Bo to nie zależy ode mnie. Rozumiesz, o czym mówię? Ja mam wiarę.
i w tej wierze się poruszam i nigdy się nie zawiodę. Systematyka. Następnie uwolni się od perfekcjonizmu i wyeliminuj go ze swojego życia. Nie próbuj być perfekcjonistą. W ogóle to jest warownia perfekcjonizmu. Rozumiesz? Wyeliminuj lęk przed porażką. Nie bój się porażki. W ogóle co to jest porażka? To drobna przerwa. Drobna przerwa. W ogóle porażka nie jest problemem. Perfekcjonizm jest problemem, bo perfekcjonizm zżera chrześcijan. Wszystko musi być super, wszystko musi być tak, wszystko musi być tak, że to jest obsesja. Spokój się, jesteś pod łaską, nie pod prawem. Nikomu nie musisz się podobać, na nic nie musisz zasłużyć, nigdzie się nie musisz spieszyć. W ogóle gdzie ty się spieszysz? Głoszą w kościołach takie pierdoły, Bóg przyspiesza! Każdy pastor, który opowiada te pierdoły, będzie kiedyś się spowiadał przed Bogiem z tego. Bóg przyspiesza, z tego Bóg przyspiesza. Jaki Bóg przyspiesza, a Bóg nawet, jak Bóg w czasie nie jest nawet. Człowieku, czy Bóg się nie spieszy właśnie, nigdzie, bo Jemu się w ogóle nigdzie nie spieszy. On jest wieczny. Rozumiecie? Wieczny. To w czasie spieszymy się. W wieczności się nikt nie spieszy. Tam wszyscy se chodzą, zegary stoją. Rozumiesz, o co chodzi? Tam zawsze jest ta godzina, którą chcesz. Zawsze jest ta sama ta pora roku, którą lubisz. Rozumiesz? Tam się nie czeka. Lubisz lato, masz lato. Jeden lubi zimę, ma w zimie zimę. Ma w niebie zimę. Cały czas. Coś ci powiem. Wiesz, w jakim wieku będziesz w niebie? W najbardziej ukochanym dla ciebie. Jak byłeś najszczęśliwszy, mając 7 lat, to w wieku będziesz miał 7, to w niebie będziesz miał 7 lat całe życie. Jak osiągnąłeś największy poziom życia w wieku 64, to nie masz 64, to będziesz tak się pomykał w ciebie, jak stary starobojny, ten zimnopolski, zimnopolski, jak się nazywa. Złotopolski. Złotopolski. Pacharica stary z tą brodą. Lubię go, to tak samo mówię. Nie ma znaczenia, tak będzie w niebie. Pełnia szczęścia. Uciekaj od perfekcjonizmu. Następnie wyeliminuj wielozadaniowość. Skup się na objawionych ci sprawach. Rób tylko to, do czego jesteś powołany. Nie skupiaj się na innych sprawach. Ja się w ogóle nie biorę na różne rzeczy. A po co? Ludzie przychodzą, mówią, jakie masz słowo na temat Polski? Ja mówię, żadnego nie mam. W ogóle mnie to nie interesuje. Szczerze ci powiedziawszy, w ogóle bardzo mało jestem związany z tym krajem. Takie bardziej jestem kosmopolita. Taki jestem Polak, bo mieszkam w Polsce, jak mieszkał w Urugwaju, to momentalnie wszedł w temat Urugwaju. Gdzie dostałem tutaj od przyjaciela ziarna kakao z Wybrzeża Kości Słoniowej. Natychmiast sobie wyobraziłem siebie, kiedy żyję na terenie Wybrzeża Kości Słoniowej. Ja już bym się utożsamił z tym krajem. Proszę ciebie, już sobie wyobrażałem, chodzę sobie przed ciebie w takich gadkach, proszę ciebie, w kwiatki, na koło klapy i zajadam sobie te kakaowce i tak sobie głoszę tę Ewangelię. Jestem luźny, rozumiesz? Na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Ja się nie interesuję, jakie jest słowo dla Polski. Mnie to nie obchodzi. Wiecie, o co chodzi? Ja taką, jedną z najważniejszych informacji, jakie mam o Polsce, to jest to, że Polska przeminie. Mamy taką informację biblijną, że spali ją ogień. Ogień spali, bo to wszystko spali ogień. Słyszeliście, że ogień spali wszystko? Bóg pocieszył ludzkość, już nigdy nie nawiedzę was potopem. Teraz was spala ogień. Ten Bóg taki kochający ludzkość, teraz będzie palił. To pali? No to Biblia jest naprawdę. To nie ja pisałem tą Biblię, to on kazał napisać. Rozumiesz? Następni człowieku głoszą, Bóg ma plan dla Polski, z Polski wyjdzie przebudzenie. Mówię, weź człowieku, przecież rozumcie. Każdy kaznodzieja, który pojedzie w jakikolwiek koniec jakiegoś świata, to mówi, że z tego kraju przebudzenie wyjdzie, rozumiecie mnie? Ja to kiedyś trzasnąłem. Oglądałem jednego kaznodzieja, jest w Polsce, mówi tak. Kochani, jesteście szczególni dla mnie. Mówię, zobaczę, co będzie na Ukrainie. Pojechał na Ukrainie, jesteście dla mnie szczególnie, mówię. Szok. Gdziekolwiek pojedzie kaznodzieja, powie, że oni są szczególni. Tak? W
Polsce zobaczyłem to samo, na mniejszą skalę. Jadą do Wrocławia. Witajcie, przyjaciele, ja wierzę, że Pan jest Wrocławiem. Jest w Gdańsku, rozumiesz? W ogóle Pan przyjdzie przez bramę północną. Tam jest jedzenie bramy północnej w Gdańsku, tam przez północną bramę Pan przychodzi. Tam się modlą, zebrali się wszyscy razem, zielonoświątkowcy, baptyści, wszyscy inni. Przez bramę północną Pan przyjdzie teraz. Tam od Norwegii, z tamtej strony spadnie. Może faktycznie tu tor będzie. Słuchajcie. Wyeliminuj wielozadaniowość. Znajdź swoje miejsce i to realizuj. Tam znajdziesz sukces. Następnie zwalcz sobie potrzebę kontrolowania wszystkiego, co cię otacza. Nie kontroluj wszystkiego, co cię otacza, bo to cię w ogóle zabije w konsekwencji. Skup się na tym, co dotyczy twojego życia. Na tym się skup i to ogarnij. Nie ogarniaj nic więcej. Tak jak ja ogarniam swój dom, a nie interesuje mnie dom moich sąsiadów. Tak? Następnie wyeliminuj ze swojego życia wszystkie czynności, które są nieważne i nie prowadzą cię do osiągnięcia celu. Wyeliminuj. Jeżeli widzisz, że coś w twoim życiu nie prowadzi cię do osiągnięcia celu, to wywal. Po co ty to robisz? Różne hobby, różne rzeczy. Wiesz o to, bo ci robię to, robię tamto, bo ja to lubię, to... Ja mówię, jak to ci w ogóle służy? To ci służy? Czy tobie to służy? Tobie to nie służy. Na ryby chodzę. Dobrze, służą ci te ryby. No rozumiesz? Siedzisz 4 godziny, moczysz kija. Co ty tam robisz? Milczysz w tym czasie? O co chodzi? Bo to jest warownia izolacji w twoim życiu. Bo ty się musisz wyrwać od żony, od dzieci i iść kija moczyć wszędzie. Rozumiesz? Sorry, no kurczę. Co ty tam robisz? Odpoczywasz? No gdzie się odpoczywasz? No odpoczywasz na rybach? Może odpoczywasz, tylko po co? To znaczy, że masz zachwianie na pułapie spokoju, który przewyższa wszelki rozum. Rozumiesz? Trzeba wyeliminować wiele rzeczy, które nam przeszkadzają. Ucz się odmawiać innym ludziom tych czynności, tych propozycji. Być może znajomi z twojego środowiska, to są ludzie, którzy cię ciągną w te rzeczy, które cię blokują. Przychodzą do ciebie, chodź, pójdziemy na ryby. Idziecie na ryby, milczycie. Na rok trzeba się upić jeszcze, bo jak się nie upijesz, to ja nie wiem, na trzeźwo jak na rybach, więc bym chciał pić jeszcze. Tak? No, się w nauku ładowo też na ryby chodzić. Na trzeźwo to nie sposób żyć na rybach. Następnie nie skupiaj się na tym, aby wszystkich zadowolić. W ogóle przestań się martwić, że nie wszyscy cię lubią i akceptują. Co cię to obchodzi? Ludzie sukcesu nie interesują się tymi, którzy ich nie kochają. W ogóle ja się skupiam na ludziach, którzy mnie kochają. W ogóle odpadam na miłość. Jak ktoś mnie nie lubi, to nie ma problemu. Tak? W ogóle ja nie gadam z ludźmi, którzy mnie nie lubią. Ktoś tam pisze do mnie, coś tam buźkę wyślę, przecież to serduszko w czapce policyjnej, coś tam takiego zrobię. Co tam wyślę? Poza tym ktoś sobie taki duży, wyjaśni mi to, a najlepsze to będę w tym pytaniu sam sobie wyjaśnię wszystko te pole. Bo napisałem, wiesz, ja uczę tylko uczniów. A ty nie jesteś uczniem, bo ty jesteś nauczycielem. To jest wyższa szkoła jazdy. Wiesz, o co chodzi? To ty w ogóle potrzebujesz czegoś innego, bo ja uczniów. Nie rozumiesz tego, co napisałem? Dziękuję uprzejmie, żyj dalej swoim objawieniem, tak? I koniec. I ostatnia rzecz, wyeliminuj ze swojego życia tak zwane pożeracze czasu. Zrozumcie to. Ja sam mam w domu 3 telewizory, różne inne rzeczy, tak? Tylko, że ja to kontroluję wszystko. To nie pożera mojego czasu. Naprawdę. Ja wyeliminowałem pożeracze czasu z mojego życia. Nie ma takich rzeczy w moim życiu. Ludzie sukcesu muszą wyeliminować pożeracze czasu. I teraz chcę wam jeszcze jeden werset przeczytać z Kaznodziei Salomona 3:1-8. Księga Kaznodziei Salomona 3:1-8. I chciałbym, żebyśmy to też realnie zrozumieli i pokornie przyjęli. 3:1-8. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. A mówimy o sprawach pod niebem. My nie mówimy o sprawach nad niebem. Więc
czas rodzenia, umierania, sadzenia, wyrywania, zabijania, leczenia, burzenia, budowania, płaczu, śmiechu, narzekania, plątu, rozrzucania kamieni, zbierania kamieni. Pieszko, wstrzymywania się od pieszka, szukania gubienia, przechowywania, odrzucania, rozdzierania, trzymania, milczenia, mówienia, miłowania, nienawidzenia, wojny i pokoju. Też mi ja napisałem. Zrozumieć, sukces jest etapowy. I teraz bardzo ważna informacja. Jeżeli na przykład my w życiu nie zrealizujemy jakiejś rzeczy, jakiejś przestrzeni, na przykład olewam zwalczenie lęku przed Bogiem. Co ja się będę bawił w tą doktrynę o pewności zbawienia? Zostawiam to. I idę dalej po sukces. Tym będzie sukces. Wiesz dlaczego? Dlatego, że będziesz się bał. Będziesz się bał, że cię Bóg odrzuci. Będzie cały czas w tobie malusieńka nutka lęku. Kiedy wejdziesz w konfrontację z szatanem, to ta malusieńka nutka lęku stanie się tarczą, w którą on perfekcyjnie trafi. Nie dasz rady. Opanowałeś temat nieodradzalności zbawienia. Nie muszę mieć rozbudowanego życia modlitewnego. To ja będę tracił czas. Po co? Pomodlę się trochę. Ale przecież nie będę przyjeżdżał po nocach na modlitwy i tutaj w ogóle wojować. Bo po co mam wojować? Po co mam rozwalać te rzeczy? Czy wy wiecie, że większość rzeczy, które my robimy, to powstaje na modlitwach środowych? Przepraszam. Na modlitwach środowych ustanawiamy ochronę nad każdym z was, nad waszymi rodzinami, domami, miejscami pracy, biznesami. Rozumiecie? To środowe modlitwy. Wiecie, zapytano kiedyś Dawida Jongiho, człowieka, który jest pastorem największego kościoła na ziemi. Jak to się stało, pastorze, że jest milion ludzi u ciebie? A on mówi, dzięki piątkowym modlitwom. Dzięki piątkowym modlitwom. Wiecie, co oni sobie zrobili? Tam w Korei kurę sobie kupili. Kurę. Kupili sobie kurę. I zagospodarowali tą kurę, tak? Do modlitwy. Ta kura jest tylko do modlitwy. Kurę mają swoją. Wchodzą na tą kurę i się modlą. Jedni schodzą, inni wchodzą. Po co rozwijać życie modlitew, na jakoś sukces osiągnę? I osiągniesz. Wszystko na świecie jest etapowe. Te etapy się zazębiają za siebie. Po co będę wychodził z religii? Nie muszę. Mogę siedzieć w tym kościele, co tam jest religia. I osiągnę sukces. Nie osiągniesz sukcesu, rozumiesz? Na pułapie wegetacji pożyję. Bo to się zazębia. Przez cały czas umysł twój będzie zatruwany różnymi fałszywymi rzeczami. Ja coś w tobie zbuduję, pójdziesz do tego kościoła, a oni to zrujnują. I będziesz znowu się wahał. A może to Ceroński ma rację, a może to mój pastor ma rację. Ja mam rację. Zrozum to. Jeśli on mówi inaczej niż ja, to się myli. Każdy, kto mówi inaczej niż ja, się myli. Wiecie, co to jest? To pokora. Właśnie przed chwilą powiedziałem pokorną rzecz. Jestem tak pewny Boga we mnie. Jestem tak pewny Boga we mnie. Jestem tak pewny zjednoczenia z Bogiem. Jestem tak pewny poddania umysłowi Bogu. Mojego umysłu Bogu. Jestem tak pewny. A wiara to? Pewność! List do Hebrajczyków. Więc nie możesz siedzieć w religii i jednocześnie osiągnąć sukcesu. Bo ja ci będę mówił, nie bój się Boga, a on będzie się mówił, bój się Boga. Pan drży przed Panem. Rozumiesz?
Jak można drżeć przed Panem i osiągnąć sukces? Jak to w ogóle jest możliwe, żeby drżeć? Człowieku, namaszczenie Parkinsona to tutaj. W ogóle sobie. Zrozumcie zasadę etapowości. To się zazębia. Nie można inaczej. Nie można trwać w jakimś zniewoleniu i jednocześnie myśleć, że się osiągnie sukces. Religia nam mówiła, że wegetacja jest sukcesem. Zrozumcie to. Oszukali nas wszystkich. Mnie też oszukali. Klepali mnie po plecach, mówią, przestawaj na tym, co posiadasz, aby cichy i spokojny żywot jeść. Ja w to wierzyłem lata. Lata w to wierzyłem. Dałem się zwieść. Dałem się zwieść. Nie da się zwieść. Działaj uważnie. A ryzykuj w wierze. Nie zamykaj się jedynie na tym, że coś się dzieje naturalnie. Licz na nadprzyrodzoność. Bądź takim człowiekiem. I łącz się z ludźmi. Z ludźmi takimi, którzy są tak jak ty, ludźmi sukcesu. Szukaj takich ludzi w swoim życiu, takich przyjaciół. Za 2 tygodnie będę mówił w kościele na temat przyjaźni, czym jest przyjaźń w ogóle w kościele i jakie ona ma potężne znaczenie. Ja buduję relacje i przyjaźnie z ludźmi. Z ludźmi takimi jak ja. Rozumiecie? Dlaczego? Wiecie, co to jest falanga? Jak nie wiecie, 300 poproszę obejrzeć. Każdy spartiata ma za zadanie swoją potężną tarczą osłaniać swojego współbrata od łydki do szyi. Wy wiecie, że ta tarcza ważyła 30 kg? Wszystkie inne narody w większości to miały cienkie tarcze. Bo z tarczą 30 kg, rozumiesz, to jest szok chodzić. Dlatego Spartiaci byli silni jak konie. To są fakty historyczne. Oni byli silni jak konie. Od 8 roku życia byli uczeni tego, aby przetrwać w najcięższych warunkach. Dlatego tych 300 ludzi zatrzymało 100 tysięcy. Rozumiecie? 300 ludzi zatrzymało 100 tysięcy. Ładne przywołanie, to jest fakt w ogóle, bo ty wiesz, że to jest fakt. Są fakty. Każdy Spartiata swoją potężną tarczą, tak? Miał chronić swojego przyjaciela. Odtąd, dotąd. Nie tylko siebie. Ta tarcza była ogromna. Chroniła jego, tak? I chroniła przyjaciela. I to się nazywało falanga. Oni się chronili nawzajem. Żeby mieć sukces, trzeba żyć tak z ludźmi. Tak żyć. Nie mówić, przychodzę do kościoła. Nie. Albo żyjesz w systemie duchowej falangi. Rozumiesz? Albo nie. Ja tak żyję, przepraszam. Ja tak w ogóle żyję. Pomódlmy się, wstańmy. Może ja modlę się teraz i dziękuję Tobie za ludzi. Dziękuję Tobie, Ojcze, za to, że my wszyscy możemy przyjmować od Ciebie to, co jest nazywane sukcesem. Ojcze, ja dziękuję Ci za to życie na najwyższym poziomie. Ojcze, dziękuję Ci, że to nie polega na tym, że my w naszych naturalnych zdolnościach, Ojcze, sięgamy po to, tak jak sięga świat, bo to nas nie interesuje, Ojcze, Ty wiesz. Ale Ty nam dałeś, Ojcze, Twojego Świętego Ducha. Ty nam dałeś dziedzictwo z nieba. I Ty powiedziałeś, że my możemy być jak Ty. Że możemy jak Chrystus. Ojcze, ja wierzę w sukces. Ojcze, ja wierzę w sukces Twoich ludzi. Ja wierzę w mój, Ojcze, sukces. Ja wierzę, Ojcze, w to, Ojcze, że Twój Święty Duch prowadzi nas do najwyższego poziomu życia w każdej dziedzinie, do spełniania naszych marzeń, do zrealizowania, Ojcze, tego planu głęboko ukrytego w naszym duchu. Ojcze, ja modlę się teraz, żeby to objawienie przeniknęło ludzi. Żeby ludzie zobaczyli, Ojcze, że to nie jest po prostu pstryknięcie, ale to jest zupełne poddanie się Twoim prawom i zasadom. Święty Duchu, przenikaj każdego z nas. Niech to wpłynie głęboko w nas. Duchu Święty, Ty jesteś tym, który nas ustolnił do zrozumienia tego. W imieniu Jezusa.
Amen.